Cześć, przedstawiam Wam Adama, ksywa Kotwica. Cześć Adam. Witam. 78 rok, tak? Polski Fiat z licencją. Tak, ostatni MR. Samochód, który kupiłeś, który to był, 2011 rok? Nie, ja go kupiłem w 2008 może. A w 2008, okej. Okay. 4 lata go robiłem. No, wyglądał słabo. Chociaż był kompletny, miał wszystkie listewki, wszystkie bajery i tak dalej, ale wyglądał słabo, a jeszcze słabiej wyglądał, jak się go zaczęło rozbierać. To po prostu był durszlak. Okej. Okay. No i teraz zaraz powiemy, co się dzieje, że dokonujesz rękami specjalistów pełnej renowacji, bo ten samochód przeszedł całkowicie. Ja pamiętam w 2012 roku na zlocie pod FSO. Przyjechałeś tym samochodem, otworzyłeś maskę, ja tam pamiętam wtedy byłem, zaglądałem do środka i mówię, o kurde, mówię, to jest pełna renowacja, to jest tam każda uszczelka prawie, każdy centymetr tego samochodu został zrobiony, więc to było coś niesamowitego. Ale ja chcę wrócić wcześniej do tego, dlaczego, jakby, jaka jest Twoja historia z motoryzacją FSO, bo jest dosyć ciekawa. Moja historia z motoryzacją FSO zaczęła się od, może od FSM. Od FSM? Tak, bo pierwszy mój samochód to maluch. 76, 600, przyciemniane szyby. Był piękny maluch. No ale on się zniszczył i po maluchu kupiłem nadwozie pogwarancyjne z FSO. Folia na dywanach. I rozbitego Poloneza 2 litry. I ten zespół napędowy to był oryginalna dwulitrówka robiona w FSO. Nie? Ten zespół napędowy włożyłem do Poloneza i potem tam różne przygody z tymi Polonezami były, tak? Dobra, ale powiedzmy, ile a miałeś. Jeśli... No, przepraszam ci przerwę. Ile miałeś Polonezów? A Polonezów miałem wszystkich 7, a silników, jak kiedyś liczyłem, to 14 zarżnąłem. 7 Polonezów, 14 silników w latach 90. Tak. Co się robi, żeby... Jaka to jest jazda? Żeby zabić 14 silników, co się robi? No tak? Właśnie. Robi się to tak, jadąc nawet po bułki do sklepu, w każdym zakręcie idziemy bokiem. I hamujemy na 10 metrów przed miejscem, w którym mamy się zatrzymać. Okej. Okay. Tak to wyglądało. No, byłem młodym człowiekiem, który... musiał wiatr szumieć w włosach. No tam. Zobaczcie, tu jest wiele naklejek. Klub 125P, wyprawy, to jest masa historii. Zaraz o tym wszystkim usłyszycie. Poloneza też Wam pokażemy, bo już teraz zapowiadam, że Adam ma Poloneza. I to jest powrót do historii, ale ja bym jeszcze chciał Cię dopytać. 7 Polonezów to są lata jazdy. Ty jeździłeś nimi zawodowo? Jak to było? Nie, to był mój prywatny samochód do użytku codziennego, tak? A i też zawodowo jeździłem, bo później jeździłem do roboty tym Polonezem. Mhm. Zresztą maluchem też jeździłem do roboty. Okej. Okay. No dobra, ale czekaj, teraz tak, masz te Polonezy. A to nagle Fiat, tak? No, to nagle Fiat, nie? No, Fiat... Nigdy nie miałem wcześniej Fiata, natomiast... to, że kupiłem ten samochód i go zrobiłem, to się zaczęło od tego, że pan... Robert Burchardt, były rajdowiec jeszcze za czasów FSO, zrobił sobie Fiata 125 do wyprawy na Monte Carlo. I pomyślałem sobie, o, jak on zrobił sobie taką fajną rajdówkę, on jest moim sąsiadem, to ja sobie zrobię takiego Fiata też, ale cywilnego. I u znajomego w krzakach stał oto ten egzemplarz. Kupiłem go za śmieszne jakieś pieniądze. I tu od razu powiem, nie kupujcie tanich samochodów, bo was zniszczy remont. No. Lepiej jest kupić coś gotowego. Tak, coś lepszego. Tak, okay, tak. Jakąś dobrą bazę, może nie nawet gotowca, bo dokładnie. Może takie nie istnieją, ale gotową. I co? I teraz kupiłeś, nie żałujesz tego na pewno, nie. Ja to od razu mówię, nie, patrząc po tym, ile zrobiłeś tysięcy kilometrów. Tutaj naliczyliśmy przed nagraniem 10 lat. Od momentu zrobienia, w 2012 roku masz gotowy samochód, zrobiłeś między 50 a 70 tysięcy, wyliczyliśmy. 5-7 tysięcy rocznie, nie?
Co tu było robione? Silnik? Tak, silnik nawet dwa razy. O. Tak, silnik dwa razy. Pierwszym razem to był taki pół remont tego silnika, to był błąd. I zaczął brać olej i trzeba było motor robić jeszcze raz. Ale tym drugim razem to już zrobiłem go naprawdę na igłę. Mhm. Stan blacharski, jak powiedziałeś, nie był najlepszy. Tak, tak. Więc cała blacha była robiona, lakier. Tak. Ile z galanterii, ile z tej całego wyposażenia trzeba było zmieniać? Takie na przykład detale teraz pokazuję, nie? Jakaś gałka, no, jakieś takie gałka rzeczy. Gałka chyba była, tam, właśnie tak. A gałka była. No ale boczki, z tego co pamiętam, to chyba wtedy mówiłeś, że były robione. Boczki są oryginalne, dykty wymieniałem w boczkach. Tak, okej. Okay. Parapety nowe. Mhm. Co tam więcej? Decha jest ta... Nie, decha też. Nie, deska jest ta sama. Podsufitka nowa, dywany. Mhm. Fotele też nie te. No nie no. Dużo, dużo rzeczy. Dobra, ale tak, wiesz co, Adam, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeździłeś mocno i agresywnie, bo taką lubisz jazdę i takie emocje w samochodach, tych, o których mówiłeś, Polonezach lat 90., w latach 90. Mhm. A tu nagle kupujesz sobie samochód i wkładasz co? Tu jest 1.3. Był taki. Jak no nie... dobra, no ale wiesz, jak już robię, to coś mocniejszego, nie? Szukam jakiegoś dowca. Nie, chciałem, żeby ten był w oryginale. Aha. Tak. I tu nie wiem dlaczego, ale siedział się. Właśnie dlatego pytam. 1.3. Nawet rozbierając w boczku, znalazłem świadectwo z hamowni. Świadectwo kontroli zespołu napędowego, wyobraź sobie. Okay. Z marca 78 roku. No dobra, no ale no właśnie dalej, wiesz, idę w tym temacie. Nie kusiło cię, żeby wiesz, o dobra, mam Poloneza, mam Fiata, jeździłem Polonezami, a wsadźmy tutaj, tutaj spokojnie mógłby wylądować 1.6, 1.8. Nie, dlatego, że i tak już po głowie chodził pomysł z Poloneza. A, dobra. Już gdzieś tam głęboko z tyłu głowy, wiesz. Polonez nie odpuścił. Tak, skończę tego Fiata i wezmę się za Poloneza. I tak się stało zresztą. Kwestie podróży, bo wiesz, jak robi się samochód, no wkłada się dziesiątki tysięcy, i to lata temu, w samochód, żeby wyglądał jak nowy, no to może być taka myśl, dobra, to wstawię do garażu, czy w jakieś inne eksponowane, może w, nie wiem, w domu miejsce i mhm. wiesz, i będę oglądał, pokazywał. Znajomym przychodzą, nie wiem, na wódeczkę, zobaczcie, to jest piękny samochód, no wiesz, na tej zasadzie klasyk. Tak. Nie wyjeżdża się, no bo wiadomo, że jak się wyjedzie na drogę, no to różne rzeczy mogą się zdarzyć, no on się niszczy, nie? To wszystko kosztuje, a ty jednak jeździsz i cieszysz się tym. No oczywiście, no, no jak można nim nie... A te uśmiechy tych ludzi na ulicy, mhm. jak cię pozdrawiają, machają, wiesz, no ten zimny łokieć, no nie, to jest w ogóle... Naprawdę, mhm. dla uśmiechów tych ludzi i dla własnej satysfakcji, że komuś się to podoba, tak? Że zrobiłeś coś fajnego. Przecież mogłeś te pieniądze, nie wiem, na podróże wydać, tak? A tu zostanie coś. Prawda? Ja odkąd cię znam i kojarzę to, a to już jest trochę lat, to właśnie jesteś taką osobą, która tak szczerze, to jest przynajmniej mój odbiór, ale szczerze cieszy się tym samochodem, jeździ nim. Mhm. I nie oszczędza go, ale w takim znaczeniu nie, że niszczysz, tylko że ty po prostu tym jeździsz tak, jakby się jeździło... Kiedy się da i ile się da. Tak. Tak jest. Tak, tak, zgadza się. No. A to jest dla mnie bardzo prawdziwe i takie bardzo charakterystyczne w stosunku do tego, jak ty użytkujesz i żyjesz tą motoryzacją, nie? No i zobaczcie, tutaj a propos tego, że Adam jeździ i nie oszczędza samochodu, bawi się nim i cieszy się nim, to są naklejki z klubu 125P z klub 125P On Tour. 3 lata z rzędu, wyjazdy na Bałkany, tu mamy Rumunię. Trochę tych kilometrów zrobiłeś, nie? No i to w takich trudnych warunkach. No, to pierwszy wyjazd był na... Pierwszy był Bałkany po prostu. Bałkany. Tak, Rumunia, Transalpina, Transfogreszyn. Co tutaj tam? Jest mapka chyba, nie? 16 nie ma, ale 17 na pewno. Pokażemy wam. Proszę, to też jest tak, że ktoś by się zastanawiał, kurde, obklejać samochód. Jest, to jest przygoda. Z Warszawy wystartowaliście. Tu jest aż do Rumunii, nie? Rumunia tak aż nad morze. Tu mamy znowu... A to ostatni wyjazd. 18. Grecja, Albania. Trzęsienie ziemi przeżyłem w Albanii. Wrażenia są niesamowite. Aha, jak to... się wszystko trzęsie, drzwi w futrynie waliły. O kurde. No, tak, tak.
60 km od nas było epicentrum. O, zlot, też ważna sprawa, zlot na Węgrzech. W Tichani to jest 2018. Ale w 16 też byłeś. Byłem. Jeden z lepszych w ogóle zlotów. Potwierdzam. Jeden w sumie z największych zlotów, jeżeli chodzi o dużego Fiata. Tak. Ja nie kojarzę większego zlotu. Może gdzieś tam się zdarzył tak liczebnie, może było, mogło być więcej, ale z takich z na pełną pewno, tradycją, nie? I takich organizacyjnie jest organizacyjnie, wspaniale ogarnięty tak. I tutaj chylę głowę i pozdrawiam Ernę. Ernę. Ja tutaj rzucam link do filmu z Erną, jak chcecie ją poznać, jeżeli nie znacie jeszcze. No dobra, tutaj mamy znowu wlepek, nie będziemy wszystkiego omawiać, ale to też są takie znaki. A to moje zloty w Babickiej, robiłem 6. Tak? Robiłeś sam zloty? Tak. O. Trzeci babicki zlot pojazdów zabytkowych w 14. Tak, to na pierwszym zlocie miałem 27 samochodów, a na szóstym już miałem 80 i ze 30 motocykli. No, to się... był lubisz, progres w tym. Okej, okay, lubisz też organizować, nie? Lubiłem. Lubiłeś. Mhm. No dobra. 7-1. Można byłoby powiedzieć, co to będzie oznaczać. 7-1, jeżeli to jest 7-8. To jest rocznik urodzenia mojej kobiety. A, o. No, a co, nie można? No pięknie. To teraz kobiety, które oglądają ten film, powiedzą tak, ty, ale czemu mój nie ma na swoim samochodzie mojego rocznika i zaczną kleić? No. Może tak być. No tak, tylko no, zależy, który to będzie rocznik. Aha. Prawda? Okej. No tak. O, możemy jeszcze pokazać, zanim odpalimy, pokażmy silnik, bo jak mówiliśmy, że jest zrobiony, on trochę kilometrów przejechał, ale co, pokażmy dla porządku, 1300. Niektórzy się będą zastanawiać, dlaczego 1300, przecież 1500. Tak, 1300. Zobaczcie. Tu oczywiście jest modyfikacja, tu wiatrak powinien być na stałe, a jest elektryczny, ale to ze względu na wyprawy bałkańskie. Mhm. To co, jedziemy, bo to takie stanie Fiatem to jedźmy. Nie w twoim stylu, nie? Tak. Jedziemy. Jedźmy, nikt nie woła. Dobra, ja jeszcze tak Cię zapytam, ten 71 i Twoja kobieta, ale jak ona zareagowała, powiedzmy tutaj ksywa Foka, tak. Jak zareagowała, jak kotwica przywozi, przypuszczamy, jak przywozisz w tym 2000, to było 8, nie? Mniej więcej. Mniej więcej, przywozisz Fiata, ona jeździła z Tobą w latach 90 polonezami? Tak. No dobra, a Ty przywoziłeś... Tak. No i teraz jeździła też polonezami sama, za kierownicą? Tak, oczywiście. I przywozisz Fiata. I co, ona jest szczęśliwa? Mówi to co wkładam? Nie, to było dalekie od szczęścia. Powiedzmy, że nie wyglądał ten samochód, jak wygląda no nie, teraz? No pytanie zapadło, padło, czy zamierzam otworzyć jakiś szrot. Szrot, tak. I widać było w oczach, że ona nie wierzy w możliwość zrealizowania tego projektu, że to... Ten samochód jest w tak złym stanie, że się nie da tego naprawić, tak? Jak widzisz, myliła się. Zmieniła zdanie. Tak, zmieniła zdanie. Początkowo nie chciała nim jeździć, a teraz powiem Ci, że chyba nawet kocha nim jeździć. A. Tak jak powiedziałem na początku, jeszcze będziecie mieli jeden film na kanale o polonezie, czyli powrót do lat 90. i do tej zabawy szaleństwa polonezem. Więc to od razu pytanie, czy jak macie już teraz wybierać między polonezem a Fiatem, to co, to wsiadacie, jest jakiś klucz? Nie, poloneza mam niedawno, więc jeszcze się nim nie nacieszyłem, tak? Aha. Więc teraz częściej jeżdżę polonezem. Polonezem, no tak? Dobrze.